Gdyby nie mój dzisiejszy gość, to mimo pokładów fantazji, które sobie noszę, pewnie trudno byłoby mi sobie wyobrazić, że w miejscu dzisiejszej galerii mokotów kiedyś pasły się krowy. Mało tego, nie miałabym możliwości teleportacji na stadion dziesięciolecia i to na samą koronę, gdzie kiedyś handlowano płytami pirackimi. Co więcej, na jednej z fotografii, które umieścił na swoim profilu na Instagramie, zobaczyłam maka sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu lat przy ulicy Ostrobramskiej, w którym byłam kiedyś na szkolnej wycieczce, a który przypomina rodem taką knajpę, taki bar jak z jakiegoś amerykańskiego serialu. Powiem więcej, gdybym miała takiego nauczyciela historii, to pewnie nie musiałabym chodzić na korki przed maturą. I ostatnio złapałam się na tym, że prawie każdego dnia wchodzę na profil, który prowadzi mój dzisiejszy gość na profil powarszawsku i dokładnie eksploruje, przeglądam te treści. No i jak już chyba zdradziłam, moim dzisiejszym gościem jest Łukasz Ostoja Kasprzycki. Bardzo mi miło. Dzień dobry, witaj serdecznie. Dzień dobry, cześć. Chyba najfajniejsza zapowiedź, jaką otrzymałem do tej pory. Och, bardzo, bardzo mi miło. Zwłaszcza o tym nauczycielu historii. <laughs> Super, że... Słuchaj, e tak mnie zawsze uczono, że warto zaczynać od newsa, mhm. więc chciałabym cię podpytać o twój niesamowity projekt związany z tatuażami, który mhm. realizujesz z kędziorem. Tak jest. Co tam udało się wyczytać z tych tatuaży, z tych dziarek? Mhm. Może jakaś historia w szczególności zwróciła twoją uwagę, bo to są warszawskie tatuaże, warto tak. zaznaczyć. Tak, Piotrek Kędzierski, yy, ojciec mojego radiowego, yy, radiowej kariery, yy, w ogóle ojciec, jeden z ojców mojego sukcesu. Bo, 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 bo on e, rzeczywiście dużo, dużo mnie nauczył, dużo mnie dał, poznam z wieloma ludźmi, ale już dosyć Piotrek tego słodzenia. Teraz inna rzecz, właśnie Piotrek zaproponował mi wspólny projekt. Wspólny projekt studia Azazel, właśnie Piotrka, i po warszawsku, warszawskie tatuaże. I rzeczywiście. E, Niedawno wystartowaliśmy z tym projektem i dostaliśmy mnóstwo tatuaży od naszych obserwatorów. Zostaliśmy zarzuceni, no nie wiem, mamy tych jakby przygotowanego materiału na chyba kilkadziesiąt czy prawie sto, sto postów. No historii jest mnóstwo, bo właśnie to nas najbardziej interesuje. Chcemy przez warszawskie tatuaże pokazać też warszawskie historie i warszawiaków, więc czy jakaś najbardziej mnie urzekła Eee, ojej, ciężko powiedzieć, tego jest tak dużo To Ja może że... powiem, no. moją uwagę zwrócił e, tatuaż kogut, taksówka, e, mm, mm -hmm. kurs e, na ulicę Szczęśliwą i zdaje się trochę mi się to skojarzyło e, z Scorsese mm -hmm. i z taksówkarzem Ach. tylko nie Deniro w Nowym Jorku, a tutaj kurs w po Warszawie, tak? <noise> tak. I zdaje się, że to nie jeden kurs. E, kryje się za tym tatuażem, no taka rozległa historia. Tak, w ogóle ten um, właściciel tego tatuażu chyba wydał książkę w ogóle z opowieściami taksówkarzy, więc to jest taka ogromna zajawka. No i to jest niesamowite, że te tatuaże niosą ze sobą coś więcej. I, I to chcemy pokazywać. Mam, y, cała moja lewa ręka, lewa strona jest warszawska, więc mam i syrenkę, i, i karusa, i napis Korzenie Miasta, to jest tytuł książek mojego wujka. Y, niedługo będzie, dojdzie paw z Łazienek Królewskich, dojdzie napis Bryłowo, czyli osiedle na którym się wychowałem oraz koń. W Laurze, czyli Wyścigi Konnej, to wszystko we wrześniu. Oczywiście w Studio Azazel Centrum, bo, bo tam, yy, tam robię tatuaże. Pięknie, czyli rozumiem, że Twoja dziarka też się no znajdzie na, na, na tym fantastycznym profilu. A słuchaj, niesamowite jest to, że Ty eksplorujesz mhm. tę Warszawę na różne sposoby. Te tatuaże to jest jeden z naprawdę bardzo wielu mhm. przykładów. Moją uwagę zwróciła jeszcze jedna rzecz ostatnio. Wrzuciłeś taką fotkę z menu z hotelu europejskiego sprzed kilkudziesięciu lat. W ogóle skąd ty to wygrzebałeś? No bo tą Warszawę można eksplorować na różne sposoby. Na różne sposoby i to staram się pokazywać. Tak jak chodzimy na spacery po praskich bramach, gdzie ja i Bilon plus stały mieszkaniec ulicy Brzeskiej, który otworzył nam te bramy, czyli po prostu, mówiąc prostu poprosił ludzi, którzy na co dzień tam pracują w tych bramach, domyślamy się jakby o co chodzi, żeby na te dwie godziny opuścili te bramy i mogliśmy w nie wchodzić. Tak samo było ze spacerem gastronomicznym. Tutaj przewodnikiem głównym był Bartosz Paluszkiewicz, to jest mój kolega, który znam niesamowicie przedwojenną gastronomię i właśnie kolekcjonuje takie rzeczy. Wziął ze sobą menu, wziął ze sobą kilka takich menu zresztą, które ludzie mogli oglądać. No i oczywiście postanowiłem sobie zrobić z tym menu zdjęcie. I niedługo taki spacer, chyba na koniec sierpnia będziemy powtarzać i też będzie można to menu zobaczyć, więc od razu zapraszam. Super, a możesz zdradzić jakie te przysmaki znalazły się? Mm -hmm. Na przykład co jadano dawno, dawno temu w Warszawie? Czy nasze te gusta kulinarne z Zmieniło się? Wtedy triumfowała kuchnia polska, ale w takim wydaniu bardzo ekskluzywnym jakiś majonez rakowy. Kapłon był bardzo częstym gościem na talerzach czyli taki młody, wykastrowany kogut, gęsi, kuropatwy. Niesamowita, niesamowita kuchnia. Oczywiście, mówimy o tych dość wykwintnych restauracjach, bo w takich. Szynkach czy, czy barach, pod, można powiedzieć, bardziej podrzędnych, też było dobre jedzenie, ale trochę innej klasy. Czyli śledzie, przede wszystkim Bigos był wszędzie i flaki, po warszawsku zresztą były wszędzie, czyli flaki z pulpetami. Teraz okay. można je zjeść na przykład przy bazarze, bazarze Różyckiego, nadal. Pięknie. A, no właśnie, u siebie też polecasz różne miejscóweczki. Mhm. Na pewno do tego za chwilę wrócę, chociażby do Lucy. <laughs> ale, ale wcześniej, skoro zaczęliśmy już ten warszawski, warszawski spacer, mhm. to nie tylko szlakiem gastronomicznym, bo widziałam też sz, sz, szlakiem procentów warszawskich. No pewnie. Ja staram się pokazywać Warszawę trochę inaczej niż profesor w, na uczelni. Mm. Szlakiem procentów, szlakiem kryminalnym, szlakiem. E, robiliśmy również spacery z szlakiem dawnej prostytucji. To są tematy, które poruszam na spacerach, ale też w audycjach e, razem z Bilonem. No, Bilon, e, raper ze składu Hemp Gru. E, znamy, znamy. Tak, e, warszawski głos, Warszawek z krwi i kości. Trochę pewnie kojarzący się niektórym z takim szem, szemraną Warszawą, więc e, właśnie o takich rzeczach mówimy. I takie rzeczy staram się przekazywać, coś czego nie wyczytamy w podręcznikach jednak. I czasem też zapędzacie się w takie mm. warszawskie rejony. Mm -hmm. y ja na przykład bawię się iść na szmulki, ale może moje obawy nami, są ja <noise> Może moje obawy są zbyteczne, może mm, posiadam zbyt małą wiedzę na temat tej części Warszawy. Ja powiem tak, Praga, rzeczywiście w mniemaniu ludzi wydaje się niebezpieczna. Natomiast, Konkretnie szmulki mówię o No szmulkach. dobra, szmulowizna tak. Natomiast tak naprawdę jest to najbezpieczniejsza dzielnica Warszawy z tego względu, że tam e, raczej nie ma ludzi z zewnątrz swój swojemu krzywdy nie zrobi bez żadnego powodu. To skąd Więc... ten stereotyp dotyczący szmulek się bierze? Ze względu na pewien specyficzny klimat, który tam panuje, nie wydaje mi się, żeby tam było niebezpiecznie. Znaczy, na pewno nie jest. A na spacerze z nami, zapraszam też, oczywiście otwieramy te bramy praskie, żeby zobaczyć, no bo samemu jednak wejść się nie da, bo, bo, bo raczej nie zostanie się wpuszczonym. Natomiast z nami było 300, chyba 360 osób wtedy. No i to był jedyny moment, żeby można było wejść do środka i rzeczywiście te podwórka kryły niesamowite rzeczy, bo tam są gołębniki, tam biegają kury, tam, tam są niesamowite rzeczy zniesione z całego miasta. Stoły do ping boiska do kosza stworzone, no niesamowita rzecz. W takiej grupie na pewno bezpiecznie 360 mm -hmm. osób, no to naprawdę spora ekipa. Tak. A jak można wkręcić się na taką wycieczkę? Czy, czy to jest dostępne dla każdego? Gdyby ktoś ze słuchaczy mm -hmm. miał ochotę przejść się z tobą na kolejny spacer, co powinien zrobić? Moim założeniem od samego początku było to, żeby spacery były w pełni otwarte i w pełni bezpłatne, więc wystarczy przyjść po prostu na miejsce zbiórki. Nigdy nie wymagam czego więcej, chyba, że jesteśmy czymś ograniczeni, jak na przykład robiłem wycieczki z zabytkowymi tramwajami no to wtedy rzeczywiście są zapisy. Natomiast jeśli to są spacery zwykłe, to nigdy nie... Ani nie, nie pobieram żadnych opłat, ani nie trzeba się zapisywać. Więc. A informacje z pewnością gdzieś w kanałach, Pewnie. w mediach społecznościowych, Instagram, tak? Czyli... Facebook, strona, nawet na TikToku się znalazłem, więc wszędzie. Mówiłeś też o tej audycji z Bilonem, był też taki moment, kiedy odkrywałeś takie nie wiem, kryminalne mhm. meandry, czy jakieś takie zakamarki warszawskie, opowiadałeś różne ciekawe historie, między innymi o gangu Kłaka. Mhm. Tak, to jest nietypowa historia, bo dość, dość mało znana. No, większość osób, które interesuje się historią, gdzieś zna. Y Tate Tasiemkę, Kercela, no był też serial Król, który o tym opowiadał, więc to jest historia dość znana. O tym też mówiliśmy, ale staramy się czasem wynaleźć takie rzeczy, yy, o których mało się słyszy, a ten gang Kłaka był bardzo mało znany, bardzo brutalny. Yy, gang, który grał gentlemanów, ale gentlemanami to zdecydowanie oni nie byli. I czy oni tutaj działali na terenie naszego miasta? Tak, yy, w Warszawie i pod Warszawą bardzo długo udało im się yy, unikać wymiaru sprawiedliwości, ponieważ Teraz to się wydaje oczywiście y, kuriozalne, ale posiadali samochody, więc szybko się przemieszczali. Co wtedy nie było w latach y, chyba 20. -tych albo 30, -tych, nie pamiętam, nie było standardem, więc y, dzięki temu po prostu szybko się przemieszczali, popełniali kolejne zbrodnie i ciężko ich było złapać. A jakiego rodzaju zbrodnie? Po prostu wpadali do czegoś mieszkania i mm -hmm. próbowali kogoś obrabować? Tak, rabowali, ale i zabijali przy okazji, nie, nie oszczędzali nikogo. Więc jeśli coś im nie odpowiadało, to po prostu. Y, Strzelaj w głowę albo podrzynali gardło. Tak. Skąd ty te wszystkie historie bierzesz? Czy, czy, czy to jest tak, że po prostu czytasz dużo, mm -hmm. czy po prostu nie dowiadujesz się gdzieś po drodze, bo prowadzisz swoją działalność? Fantastyczną, która mam na przestrzeni ostatnich 10 lat, bo w tym tak. roku 10 lat, dekada, no to chyba sporo się tych osób uzbierała. Te historie, to, to skąd pochodzą? Zaczęło się to w ten sposób, że bardzo dużo grzebałem i czytałem. Rzeczywiście siedziałem mnóstwo czasu przed komputerem w Narodowym Archiwum Cyfrowym, szukając zdjęć i czytałem, jakby dopowiadając, dopisując do nich historię. Historię brałem z. Książek internetu, ale też z zapisków mojego wujka. Wujek już od wielu lat nie żyje, ale był warszawianistą. Pisał do życia Warszawy Felietony Warszawskie Pożegnania przez kilkadziesiąt lat. Chyba był jednym z najbardziej znanych warsawianistów swojego czasu. Zresztą mówiło się, jak się mówiło o Warszawie, że wiem to z Kasprzyckiego. Tak, tak pisano w życiu Warszawy, jak wujek zmarł, więc uważam, że tak było. I on jakby przez te kilkadziesiąt lat stworzył tak dużo zapisków, że to jest kopalnia wiedzy, która starczy na kolejne, myślę, 20-30 lat. Natomiast z biegiem czasu zacząłem te historie dostawać od ludzi i to są historie rodzinne, to są zdjęcia rodzinne, które nigdy nie ujrzały światła dziennego, więc teraz jest to już mieszanka tego, co ja, mówiąc w nowoczesnym języku zresearchuję, a tego co dostanę. No właśnie. I jedną z takich fotografii, na której ja na przykład zwróciłam uwagę, była fotografia Piotra Małeckiego z 98 mm -hmm. roku. Y, korona, płyty, stadion dziesięciolecia. Mm -hmm. Naprawdę można się przenieść w czasie, do czasów, które już minęły i mm -hmm. żyjemy zupełnie inaczej, funkcjonujemy. Tak, kolorowe lata 90. Y Myślę, że kolorowe poprzez sentyment, y, który do tych lat mamy, bo kolorowo wcale nie było wtedy. Natomiast y, ja jestem rocznikiem 86, więc y, to było moje dzieciństwo i, i wspominam je po prostu dobrze. I wspominam też wyprawy właśnie na następne dziesięciolecia. Y, w niedzielę o 7 rano, bo chyba do 10 był ten handel na Koronie, taki główny. Popłyty y, CD, głównie po gry no i, albo też po muzykę, no i zawsze takim mm, dreszczykiem emocji było to, że nie wiadomo było, co na tym płycie się znajduje tak naprawdę, bo zdarzało mu się kupić płytę z danego zespołu, ale było to na przykład jakiś rosyjski folk, później się okazywało, albo gra, pamiętam, GTA pierwsza część, yy, wszystko działało, ale był rosyjski lektor, no i rosyjskie napisy cyrylicą, także różne rzeczy można było stamtąd przywieźć. No też mam takie wspomnienia, typu niespodzianka, mm -hmm. że płyta, na którą czekałam, okazało się, że niestety była pusta, o. Ale, ale ceny tych płyt były na tyle niskie, tak, 10 zł, że można było sobie pozwolić, a ty na co polowałeś? Yy, głównie na gry. gry. Głównie na gry jednak. Yy... Nie pamiętam, jakim w, tam, w tamtym czasie muzyki słuchałem. Nie pamiętam albo nie chcę pamiętać, bo chyba były to dość żenujące na ten moment zespoły. Ja jakiś pamiętam, boysbandy. że przywiozłem <laughs> sobie Britney Spears. No <laughs> właśnie, tego się krążek. obawiam, że, że to był jakiś Backstreet Boys czy coś takiego, więc być może <laughs> po takie płyty też jeździłem. Ale to później mój głos szybko się zmienił, na szczęście. A słuchaj, powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo oprócz odkrywania jakichś właśnie nowych, now, nowych miejsc? Czy było coś takiego, co cię totalnie zaskoczyło w trakcie mm -hmm. twojej działalności, czy jakaś taka historia z Warszawy lub jakieś takie miejsce, o którym nie miałeś zielonego pojęcia i się dowiedziałeś, i myślisz, o kurczę, wow. No pewnie. Um, mam dwa takie tematy. Pierwszy, to jest to, że sam korzystam ze swoich spacerów, jeśli wychodzę w roli organizatora, ponieważ mam też, mamy też swoje biuro przewodników. Do naszych, grona naszego przewodników należą niesamowici przewodnicy. Jednym z nich jest na przykład no, chyba najlepszy przewodnik, jakiego znam, czyli Eldo. No i teraz organizujemy przez cały sierpień spacer po Bielanach. Ale zna historię Warszawy tak, że no, z biegu mógłby opowiadać, myślę, że o każdej dzielnicy i będzie opowiadać o Bielanach. Ja Bielan nie znam. Znam historię taką podręcznikową, ale to jednak jest zupełnie co innego, niż usłyszeć ją na żywo, więc no, nie mogę się doczekać, w kolejnej niedzielę po prostu będę chodzić na wszystkie spacery z nim, jako organizator, ale bardziej jako, jako słuchacz, więc tutaj się uczę i, i takich historii było już sporo, natomiast Mm, najbardziej zaskakują mi historie, gdy odzywają się do mnie osoby, które rozpoznają się na zdjęciach I, i te historie są najbardziej niesamowite, e, chociażby dziewczyna biegnąca ulicą Puławską tyłem, e, rozpoznała się na nim pani Grażyna, która się do mnie odezwała. Zrobiliśmy Ile potem lat ma pani Grażyna dzisiaj? Z... 70 kilka. Tam miała chyba 16, to był 60. Y, któryś rocznik. Tak, no, to zgadzałoby się. I całą historię mi opowiedziała, jak to zdjęcie zostało wykonane. Pokazałem potem zdjęcia sukienki, w której, w której biegła. Potem, potem z Stefanem zrobiliśmy materiał, y, odtworzyliśmy to zdjęcie w tym samym miejscu. Może nie wyszło idealnie, ale jednak spotkaliśmy się jeszcze do tego odnalazł, znaczy nie odnalazł się, ale zgłosił się wnuk fotografa Zbyszko Siemaszki i miał ten aparat, którym zostało zrobione to zdjęcie, więc wszyscy razem się spotkaliśmy. To jest taka magia, niesamowita rzecz. Naprawdę. Tak i tak historii <gry> było się, więcej. Można się nie tylko przenieść w czasie, ale też dowiedzieć wielu fajnych rzeczy. Zresztą to, co powiedziałam. Może mm -hmm. trochę przesadziłam z tym nauczycielem historii. Ale jakby historia w sensie, była tak podawana. Z pewnością mógłbyś być nauczycielem historii, ale nie moim, bo, bo jesteśmy prawie w tym samym wieku. Mm -hmm. e, natomiast jeszcze jedną fajną rzecz wygrzebałam u ciebie, to były te ogłoszenia matrymonialne. Ach. No tak, przytoczymy jakieś? No zdecydowanie. A masz? Pozwolę o sobie. kurczę, no to koniecznie. Świetna rzecz. Ogłoszenia matrymonialne i stare przepisy kulinarne. Uwielbiam. Przepisów nie będziemy przytaczać, bo je bardzo ciężko przeczytać. Natomiast no, pierwsze, pierwsze lepsze lata. 30. Ogłoszenie matrymonialne. Która z miłych i nadobnych pań pomoże pchać ciężkie taczki życiowe samotnemu kawalerowi lat 27, sympatycznemu, kulturalnemu, miłującemu spokój domowy i rodzinny. Oczywiście ogłoszenia z, z gazet. Może jeszcze jedno. A to piękne, taki Tinder. Tinder lata tak, 30. lat 30. Dokładnie. Na przykład właśnie takie tinderowe bardziej ogłoszenie. Żona wyjechała, wielkimi literami. Nudzę się szuka młodej, inteligentnej, niezależnej pani do wymiany myśli. Także takie były również. Czyli to są <laughs> ogłoszenia, ogłoszenia z gazet, z jakichś takich wycinków. No tak, wtedy mieliśmy kuriera warszawskiego, były też takie gazety dedykowane takim ogłoszeniom. Pamiętam, że to chyba Amor się nazywał. I, no i można było przeglądać po prostu i oczywiście wysyłać potem listy do redakcji, które były przekazywane do, do, do tych ludzi, którzy te ogłoszenia wystosowywali. A jest jeszcze jakaś taka część Warszawy, którą chciałbyś sam odkryć? Bo mm -hmm. powiedziałeś o tych Bielanach, mm -hmm. e, które zna Eldo. A może są jeszcze jakieś tajemnice przed tobą? Coś, czego chciałbyś się dowiedzieć lub masz jakiś plan, że gdzieś się udasz? Tak, bardzo interesuje mnie Warszawa ta podziemna, czyli y, y, takie rzeczy jak na przykład Elizeum, y, które jest pod ziemią, y, w, Na przykład za kościołem świętej Katarzyny na Służewcu. Tam jest takie miejsce, które nazywa się Gai, i tam jest też, tam są Podziemia, które były kiedyś miejscem spotkań masonów, teraz są po części zalane, czy kanały przeróżne. To jest ta część Warszawy, którą chciałbym zobaczyć na własne oczy. Oczywiście, jak coś chcę zrobić, to, to do tego dążę, więc już jestem w trakcie rozmów z, z Mazowieckim Konserwatorem Zabytków, który gdzieś tam właśnie wprowadza w te, w te rejony, więc na pewno będę to robić. I oczywiście będę relacjonować wszystkim na, na Instagramie, więc będziecie mogli zwiedzać, zwiedzać te miejsca ze mną. No to koniecznie. Teraz sporo mówiliśmy o tym, co było kiedyś, tak. ale ty odkrywasz również tę Warszawę bardziej współczesną. Mhm. I między innymi dzięki tobie dowiedziałam się o fajnym kinie z VHS Ach, w no samym pewnie. centrum Warszawy. Tak, kino Amondo, super rzecz. Polecam wszystkim niesamowite dwie malutkie sale na kilka chyba 30-40 osób. A jak się zejdzie na dół, to jest jaskinia VHS, można sobie wynająć to pomieszczenie. Jest kanapa, telewizor, y, można brać dowolnie filmy i sobie, sobie odtwarzać. I takich miejsc y, zaczarowanych i nieoczywistych w Warszawie jest bardzo dużo. I rzeczywiście, po warszawsku, to nie jest projekt stricte historyczny, bo ja nie jestem historykiem, po prostu kocham Warszawę w przeróżnych jej wymiarach. Więc. Y, jest to często u mnie spontaniczne. Jak gdzieś przechodzę, albo na przykład nie, nawet zjem w dobrej, w dobrej knajpie, to, to też się tym dzielę. Nie, te, te, te polecenia nie nie są nie, nie zawsze są sponsorowane, po prostu jest to yy, polecenie z czystego serca. A jeśli coś sponsoruję, to piszę o tym wprost, więc stąd myślę, że wiele wielu osób mi ufa i przez te 10 lat nigdy nie dostałem żadnych zarzutów, że, że coś pokazuję, a nie powinienem. No to na przykład, gdyby ktoś z innego miasta, bo też e, słuchają nas mhm. e, nie tylko sami Warszawiacy, gdyby ktoś e, wybrał się tutaj do stolicy na taki city break, to gdzie byś zabrał mhm. taką osobę, co byś, co, co byś zaproponował? Tak, powiedzmy, ktoś spędza sobie weekend w Warszawie, to, mhm. to gdzie koniecznie musiałby się udać, co powinien zobaczyć. Miałem taki spacer w zeszłym roku. Oprowadzałem trenera Legii, który jest, przyjechał z Niemiec, jest, mieszkał w Niemczech i przyjechał trenować naszą drużynę. I zrobiliśmy mu spacer, ponieważ tak sobie zażyczył, po starym mieście. Natomiast pierwsze jego pytanie, jak się poznaliśmy, padło, czy nie możemy pójść drogą klubów i barów, żeby dowiedział się, jak można spędzać czas. Także jakby ktoś przyjechał do nas, to rzeczywiście w ciągu dnia najpierw zabrałbym go do mojej ukochanej dzielnicy, czyli na Mokotów, po to, żeby pokazać mu że to miasto ma cały czas żywą historię, czyli pokazałbym mu ostrzelane kamienice, ostrzelane furtki, żeby mu uświadomić, jak to miasto, co to miasto przeżyło. Później zabrałbym go do świetnej, na jakąś świetną warszawską kuchnię, na przykład do restauracji pod gigantami, znanego już nam Piotrka Kędzierskiego. A Potem... I od razu można zostać na imprezę. Można zostać na imprezę, właśnie chciałem powiedzieć, że potem na, na jakąś dobrą warszawską imprezę, no ale stamtąd nie trzeba się ruszać, bo, bo, bo tam też jest, yy, też jest impreza i też będziemy robić wspólny projekt właśnie z, w restauracji pod gigantami. Myślę, że mogę tutaj z taką małą zajawkę, yy, zajawkę zrobić i nikt się nie obrazi, będziemy zapraszać gości do restauracji pod gigantami, gości... Tak jak Ty zapraszasz gości znanych i też rozmawiać o Warszawie, natomiast nie będziemy tego relacjonować. To sama szerzej. ta kamienica w ogóle kryje w sobie niesamowitą tak. historię. Podłoga ma 250 lat, a obrazy, jakie tam fiszą, no i ci można opowiadać. Przed, przed no niezły wejście. gigant tak. tam mieszkał też tak. w samej tej kamienicy. Tak, no i dlatego chcemy, chcemy wykorzystać tą przestrzeń i, i zapraszać gości. Nie będziemy tego relacjonować, więc nie będziemy Twoją konkurencją, ale... Ale, to ale ja, ja w ogóle wiesz. Ale <laughs> będziemy... Jestem otwarta, ja wiem, sama się nie. udam na tą wycieczkę. Tak, podpisać. Dołączysz się do grupy turystów. No i pięknie. No i taka mała zajawka właśnie nowego wydarzenia. Super, fantastycznie, ale to jak już wspomniałeś Mokotów, to mm -hmm. widziałam, że odkrywasz też jakieś takie zakamarki ulice. Ja sama mieszkam na Mokotowie, o. a nie wiedziałam, że na Mordorze jest ulica Tolkiena <laughs> i Gandalfa. No, szczerze mówiąc, ja też nie wiedziałem. Skąd w, do, w ogóle do... takie nazwy? To też jest ciekawa historia, bo kiedyś pracowałem z Rafałem Ferberem w banku i on wpadł na pomysł, żeby nazwać, bo ten bank znajdował się właśnie w okolicy ulicy Domaniewskiej, żeby nazwać tą okolicę Mordor na Domaniewskiej. Zaczęliśmy tak wszyscy mówić w ten, w ten sposób, wszyscy jego, jego znajomi i założył potem fanpage Mordor na Domaniewskiej. I wszyscy zaczęli na tym miejscu mówić Mordor, więc... Rafał wymyślił, wymyślił to określenie, ten mój, mój, mój dawny znajomy, i na tej podstawie właśnie zaczęto nadawać te, te ulice. Czyli, jakby takim biurowym, gdzieś można powiedzieć żartem, przyczynił się do, do powstania takich nazw ulic. Nawet była chyba y, jak, był pomysł, żeby stworzyć jakąś, jakiś pomnik czy rzeźbę orka y, i postawić właśnie w tamtej okolicy. Także stąd to się wzięło. Dzięki tobie dowiedziałam się też o takim audio serialu dotyczącym y, bardzo popularnej postaci w Warszawie, takiej miejskiej no. legendy wręcz. Mm -hmm. że mam na myśli Czarnego Romana. Tak. Czarny Roman, y, jedna z takich legendarnych postaci w Warszawie. Ale bardziej współczesnych, no bo to. No tak, bo to lata 2000 nie pamiętam kiedy on zaczął w cudzysłowie mówiąc, grasować po pochmielnej Nowym Świecie. Czy to były lata 90. jeszcze? ale no niesamowita postać, który miał swoje określone zdania, które powtarzał wszystkim. Czasem wypowiadał jakimś szeptem, właśnie jakiś nie do końca zrozumiały komunikat, który brzmiał jak zaklęcie. Tak, nie, nie, nie przytoczę teraz tych słów, ale rzeczywiście tak było. Czarny Roman, był ubierał się na czarno, ale można go było spotkać też w różowym, takim włochatym, włochatym kombinezonie. Wiele historii jest dopisanych do tego, dlaczego tak się jego życie potoczyło. Podobno kiedyś był bardzo bogatym, majętnym człowiekiem. Niektórzy, niektóre legendy mówią, że ktoś go oszukał. Niektóre legendy mówią, że, że był po prostu chory. Inne mówią, że takie wybrał życie i po prostu i, i, i tak postanowił je spędzić. Nie oceniam, nie wiem, natomiast to, że był. Czyli nie legendą. udało się rozwiązać tej zagadki, bo ja zawsze byłam ciekawa, też że słyszałam różne wersje, mm -hmm. że złamane serce. Mm -hmm. y, słyszałam o tym, że był kiedyś w przyszłości podobno. Ja nie wiem, mm -hmm. to są jakieś właśnie takie plotki, ploteczki, miejskie legendy, że był właśnie bardzo majętną osobą, marszandem, że i miał kolekcję dzieł sztuki, tak, ale to być słyszę. może Ciekawe, czy wszystko to wszystko z palca plotki. Czyli nie, nie udało się ustalić, jaka tak naprawdę była historia Czarnego nie, Romana. Ja tego nie wiem. Jeśli chciałabyś poznać dobrze jego historię, to musisz kiedyś zaprosić Cezarego Ciszewskiego, też legendę warszawską, typowy warszawia, który właśnie tworzył ten audioserial. E opowiadał wiele rzeczy o, o Warszawie. Stworzył też niesamowity dokument o budynku na ulicy Foksal, który kiedyś był siedzibą, siedzibą no, został zaadaptowany przez narkomanów. Teraz to jest chyba najbardziej prestiżowy adres w stolicy. Ta, od, nie wiem czy wiesz, o której mówię, taka wyremontowana. Właśnie próbuje gdzieś w głowie Więc Z Nowego Namierzyć. Światu skręcimy w Foksal, w prawo. Mm -hmm. To chyba trzecia kamienica po prawej stronie. Okay. Jest świeżo, świeżo odremontowana. Są jakieś kosmiczne ceny. Piękne mieszkania, a jeszcze jakiś czas temu tam byli e, heroiniści, którzy, e, którzy tam mieszkali. No i właśnie Cezary nakręcił o tym dokument, tam został z nimi bardzo, bardzo długo, więc też polecam, żeby zobaczyć no, taka Warszawa od tej drugiej strony, ciemniejszej trochę. No właśnie, no ale taką też gdzieś tam po drodze eksplorujesz, czy, czy, czy była też o tym tak. opowiadasz, no różne warstwy tej Warszawy odkrywasz. Mm -hmm. Wspomniałam wcześniej, że w tym roku dekada twojej działalności. Powiedz, jakie plany? Powiem, że kilka pomysłów jest i jakiś tam projekt też się szykuje wokół tego. Tak, ciężko mi uwierzyć, że to 10, 10 lat tej warszawskiej działalności. No na pewno będzie impreza będzie impreza połączona z licytacją y, prac mojego znajomego pod pseudonimem Kolokolaż, y, który ma swój profil na Instagramie, który robi niesamowite rzeczy, bo tworzy warszawskie kolaże z przeróżnych wycinków z wspomnień przekazanych przez takiego klienta, który sobie taki kolasz zażyczy. No i my tworzymy 10 różnych prac i to nie będą tylko wydruki z zdjęć z internetu, które będą połączone w niesamowity sposób, ale to będą też oryginalne fragmenty gazet, które, które posiadam czy one będą wycięte, więc można będzie kupując taki licytując taki kolasz będzie można dostać pracę artysty, ale też razem z Czymś historycznym, więc na pewno takich 10 prac na dziesięciolecie stworzymy. No i na pewno jeszcze będę chciał stworzyć jakieś wydarzenia, być może spacery, natomiast na razie skupiam się na imprezie przede wszystkim. Już mam wstępnie miejsce. Będzie dużo osób, przyjaciół, dużo osób, z którymi współpracowałem, więc myślę, że będzie fajne towarzystwo. Czy w ten projekt y, będzie jakoś zaangażowana Małgosia Kozukowska? Bo też widziałam zdjęcie jakieś <tak> tajemnicze u ciebie, ale chyba nie zdradziłeś, co tam się szykuje z, z Małgosią Korzuchowską. Y, właśnie nie wiem, czy ja mogę, mogę zdradzać, czy nie, ale może powiem trochę naokoło, że y, Małgosia współpracuje z wyścigami konnymi od wielu lat. Y, no i można by się domyśleć, że pewnie to o to chodzi, więc gdzieś wspólnie będziemy promować wyścigi które są bardzo bliskie mojemu sercu a jednak jak tam przychodzę to uważam że za mało ludzi jest wielka warszawska to zawsze są tłumy natomiast poza tym jest tam za mało ludzi więc myślę że w przyszłym roku bardzo skupię się na tym żeby wyścigi żeby napędzić po prostu tam ludzi już w tym roku zaczniemy a w przyszłym roku będę ruszę pełną paru. Opowiadasz o Warszawie, e, sprzedajesz w cudzysłowie cenną lekcję historii, mhm. e, ale o sobie aż tak dużo nie mówisz. E, choć wspomniałeś, że pochodzisz z Mokotowa, e, a jaka jest Twoja ulubiona część Warszawy? Czy to jest właśnie ten Mokotów? Mhm. No niestety, Gdzie najlepiej się czujesz. Niestety nie będzie to odkrywcze. Dużo osób mi pisze, że trochę za bardzo skupiam się na Mokotowie, ale. Nie mogę, no, no niestety nie, nie będzie inaczej, bo, bo wychowałem się tam ja, yy, moja mama, moi dziadkowie, yy, pradziadkowie. Tam, yy, mieszkam praktycznie w, w podobnej okolicy, w której się urodziłem. Zawsze jak się przeprowadzałem, raz mieszkałem przez rok na Kabatach, bardzo fajna okolica, ale jak przyjeżdżałem na Mokotów, no to czułem, czułem się jak w domu i, i postanowiłem wrócić na Mokotów. Mieszkam w fajnej części, bo na wierzbnie, czyli blisko Starego Mokotowa. Jest bardzo zielono, bo mam królikarnię, skweraka granat, park Dreszera i, i metro obok. Także czuję się, jakbym mieszkał w centrum, ale jednak jest cicho i zielono. Więc no, to jest moja, moja ulubiona część miasta. Mieszkam w kamicy, w którą kiedyś uderzyła bomba. Wpadła przez dach, zatrzyma się w piwnicy, nie wybuchła, więc ten budynek stoi. Uliczkę dalej jest budynek, w którym wychował się mój dziadek, który też cudem, jak wrócił z balkonu do mieszkania, też uderzyła tam bomba i zniszczyła pół budynku. On gdzieś tam stał na skraju tego zniszczonego mieszkania, więc no, ja przechodząc cały czas czuję to. Historii ten domu, więc no, nigdy nie będzie to inna dzielnica niż Mokotów. 100% Mokotów, a jakieś takie konkretne miejsca na Mokotowie, na przykład. To co byś polecił nim? Królikarni i Café Plons, czy, No tak. Czy jakieś inne miejsce, jak już ten Mokotów? To, to gdzie na śniadanie na Mokotowie, gdzie na tańce na Mokotowie, gdzie mm -hmm. które, które kawałeczki? Yy, Najchętniej odwiedzasz, kiedy nie oprowadzasz wycieczek, tylko sam prywatnie spędzasz swój czas. Fajnie, że Mokotów zaczyna troszkę żyć, bo to był zawsze problem Mokotowa, że była to dzielnica starzejąca się mocno i nie było co tam za bardzo robić. Natomiast chociażby wspomniać o kafę Plons, który Maciek musiał otworzył niedawno w Króli Karni. No i właśnie takie inicjatywy sprawiają, że ten Mokotów zaczyna żyć. Moim miejscem jest park Dreszera. Przede wszystkim park, który również jest historyczny. Mamy tam pomnik, tam się zaczynają obchody powstania warszawskiego, tam były. Tam był największy w Warszawie cmentarz prowizoryczny. Tam były zrzuty pomocowe, no ale znowu zagłębia się w historię. Natomiast teraz jest to miejsce, gdzie możemy przyjść z psem, położyć się na kocu. Obok jest kawiarnia, więc to jest moje miejsce. Głównie mam też ogromnego psa, więc lubię miejsca, gdzie można wejść z psem. Yy, potańczyć na mokotowie. Yy. Chyba na domówkach przede wszystkim, bo raczej takich, takich miejsc nie ma. Natomiast zjeść można, zjeść można dobrze. Ja lubię bardzo okolice ulicy Odolańskiej, Dąbrowskiego, bo tam mamy kafe relax, czyli świetną kawę i dobre wino. Obok mamy knajpę mojego przyjaciela, czyli Gringo, więc możemy sobie zjeść Tex-Mex. Obok mamy Tajską knajpę, też świetne. Jeden z lepszych moim zdaniem kebabów, bo mamy najlepszy FS. Yy, I kolejki tam się ustawiają, kolejki to jest zawsze niesamowite. są niesamowite. Tak. Więc tam jest fajna kuchnia, yy, świetni ludzie i naprawdę można dobrze spędzić czas. No tak, Dąbrowskiego, Kazimierzowska, tamte tak, oko tak, okolice tak, tak, mają tak, w sobie tak. coś takiego magicznego, stare kamienice przepiękne. Mm, ale gastronomicznie odwiedzasz też inne rejony Warszawy. Pozwolę sobie zacytować, Lucy to legenda, Lucy to ratunek, Lucy to przygoda. Kto nie jadł u Lucy, ten nie zna warszawskiej gastronomii. No pewnie, no są miejsca kultowe, w których y, trzeba być y, co prawda, jak zrobiłem y, materiał taki króciutki o Lucy, nie wiem czy to był ten, bo kilka razy gościła u mnie Lucy, to przyszedłem kilka dni później na zapiekankę i czekałem 45 minut. Nie wiem, czy to była moja wina, ale. Mogło tak być. Tak, chyba ta, ten materiał był dość mocno oglądany. Natomiast. Lucy ratuje życie. Czy w ciągu dnia. Po, po, powiedz, bo wiesz, może nie wszyscy znają Ach, Lucy. Dobrze, Lucy. Co to za miejsce? Oczywiście. Kim jest Lucy? Dlaczego Lucy i co tam można zrobić? Poza jest zapiekankami. Okropnie brzydka, czerwona budka w centrum Warszawy. Je... Pozostałość po tym, co się kiedyś działo przy Pałacu Kultury i Nauki, no nie sposób nie zobaczyć, yy, nie zobaczyć tej budki. Musimy wziąć pod uwagę to, że w latach 90. tych budek było, były setki. Poza samymi tymi czerwonymi budkami, takimi tak zwanymi yy, kioskami jugosłowiańskimi, bo to był jakiś tam KN, jakaś tam jeszcze liczba była. To był kiosk plastikowy, który no, który właśnie mieścił przeróżne zapiekanki, hot dogi, hamburgery i tego było mnóstwo w Warszawie. Dookoła były porozstawione tak zwane szczęki, czyli takie blaszane um, pojemniki, które się otwierały jak szczęka i w środku był um, kwit handel po prostu um, spodniami, butami. No, kto nie przemierzał zimą butów na kartonie pod pałacem, ten nie zna życia. No, jedyną pozostałością jest Lucy, czyli miejsce z zapiekankami tam chyba wszystko jest kebab, hamburgery, hot dogi ja zawsze wpadam tylko na zapiekankę. No i ratuje życie, bo można zjeść zapiekankę całą dobę. Więc wracając z imprezy czy z nie wiem z kasyna, co kto lubi, zawsze można przyjść do Lucy czy Lucy to jest imię właścicielki, czy jakaś przypadkowa nazwa. A tego właśnie nie wiem. Nigdy się na tym nie zastanawiałem. Nie mam zielonego pojęcia. E, nie wiem, ale zdobym się na pewno. No tak, bo też mówisz, że ratują takie zapiekane życie, tak. a kiedyś to na pewno ratowały, bo wiele osób nie jeździło taksówkami po imprezie, mm. tylko po mm. prostu nocnymi z dworca centralnego. I tak. tam też różne przygody się działy, które zdarzyło ci się opisywać. No jasne, no przecież nocne w, w, na początku lat 2000, bo ja wtedy ich doświadczałem, które pędziły jakoś hiper szybko przez Warszawę, w ogóle trzeba było się trzymać, żeby, żeby z nich nie wypaść. Nie wiem, jakie tam był poziom bezpieczeństwa, ale pewnie żaden. Yy, no imprezy, bójki, yy, picie, jedzenie wszystko się działo w tych autobusach. Ciężko ciężko to opisać, ale tak, przytaczam, przytaczam takie rzeczy, bo, bo to był, był tamten klimat. Ja nie pamiętam, kiedy jechałem nocnym autobusem ostatnio. Rzeczywiście teraz aplikacje do przewozu osób no, są na tyle tanie, że. No i poza tym też może trochę inny wiek, inne, inne towarzystwo. Kiedyś, kiedyś zdarzało się nawet, wiadomo, przysnąć w autobusie i obudzić się w ogóle na końcu Warszawy. No, przygody lat młodzieńczych. No tak. Powiedz mi taką rzecz, a czy są jakieś na przykład takie obiekty kultury w Warszawie, które w szczególności lubisz, jakieś takie miejsca, no bo opowiadamy mhm. o tej historii, też tak jak wspomniałam, eksplorujesz współczesną Warszawę. A mm, jakieś takie miejsca, y, właśnie typu muzea, mm -hmm. czy, 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 czy coś takiego, tego typu miejsca, które lubisz odwiedzać? Kurczę, właśnie <coughs> mm, Może przez... czekasz na jakieś miejsce Muzeum Sztuki Nowoczesnej o, też wzbudza jest... pewnego rodzaju kontrowersje. Emocje, kontrowersje tak. A to komuś nie podoba się budynek, mm -hmm. a to, że obok Pałacu Kultury, tak. a czy... No to dobrze trafiłeś, bo wczoraj byłem na zwiedzaniu Muzeum Sztuki Nowoczesnej. E, niestety mam za mało czasu, żeby właśnie odwiedzać takie różne miejsca artystyczne. Ostatnio byłem na wystawie w Muzeum, Muzeum Historii Żydów na, na Tłomackiem, i tam była bardzo ciekawa wystawa. Były pokazane zdjęcia i prace, yy, obrazy wykonane yy, w trakcie okupacji, więc yy, bardzo przepełniona emocjami sztuka. Natomiast jeśli chodzi o Muzeum Sztuki Nowoczesnej, to rzeczywiście wzbudza to bardzo dużo kontrowersji. Wrzuciłem ostatnio relacje z moich odwiedzin, było tam do, dość dużo komentarzy, właśnie negatywnych, że, że pudełko po butach, że w ogóle nie pasuje ten budynek. Ja wstrzymywałem się z opinią do odwiedzenia tego budynku w środku. Rzeczywiście w środku robi wrażenie może sprawiać też wrażenie to, że ten budynek w ogóle nie pasuje, natomiast jeśli zwizualizujemy sobie to, że jeszcze e, od strony Świętokrzyskie, czyli za tym białym budynkiem, a przed Pałacem Kultury będzie stał drugi podobny budynek, tylko, że czarny. Tam będzie Teatr Warszawa i dookoła będzie stworzony park. No właśnie, bo zupełnie zmieni się ta właśnie. przestrzeń dookoła, będzie znacznie więcej zieleni. Tak i wydaje mi się, że to może grać wszystko razem, więc musimy trochę e, dać szansę i zobaczymy. No ja teraz w tym momencie rzeczywiście też mi to nie pasuje to oczywiście ma nawiązywać do tych domów centrum które są po drugiej stronie natomiast ja lubię dawać szansę i, i czekać więc daję szansę i czekam Mm -hmm. no Andrzej Hera, który był tutaj ostatnio, mm -hmm. troszeczkę narzekał, że właśnie brakuje mu, mu tych obiektów kultury, że jednak za mało ich powstaje w Warszawie. No to teraz Muzeum sztuki nowoczesnej z chyba 600 metrów przynosi na 20 tysięcy metrów kwadratowych. Więc będziemy mieli ogromne miejsce. To nie będzie tylko Muzeum sztuki nowoczesnej, bo cały parter ma być dostępny dla artystów przeróżnych, którzy będą tam, tam, tam wstęp będzie bezpłatny, więc. No właśnie, zdradź trochę, no bo byłeś w środku, więc mhm. możesz coś tam opowiedzieć. Co tam widziałeś? Yy, niesamowite schody przede wszystkim. Niesamowite schody, które wyglądają jak, ktoś to napisał w komentarzach, w Hogwarcie, bo one są podwieszone, nie mają żadnych wsporników. Yy, tam będzie kino, takim jak byście byli przy ulicy Marszałkowskiej, to możecie zobaczyć, że jest ten właśnie budynek muzeum, ale obok jest taka wieża. Ta wieża będzie skrywać, już skrywa kino, w którym byłem, natomiast to kino nie będzie w tej wieży, ale będzie pod ziemią. Były przeróżne trudności, ponieważ pamiętajmy, że pod spodem jest metro, więc teraz, będąc w piwnicach, słyszałem normalnie jakieś jeździły pociągi. Natomiast tam będą, czy już są w jakiejś części zastosowane specjalne jakieś wygłuszenia, jakieś amortyzatory, które będą sprawiać, że że to kino będzie idealnie ciche. No takie trochę utrudnianie sobie chyba życie można by je zrobić na piętrze, ale z drugiej strony opowieść jest ciekawsza dzięki temu, więc będzie kino, będzie ogromna przestrzeń dla artystów, będą, będzie kawiarnia na pewno. Myślę, że ciekawe miejsce dla fanów sztuki. Wiem, że miałeś dzisiaj podwójne plany, miałeś jeszcze w jedno miejsce się udać i polecić różne fajne rzeczy, hmm. które będzie można zobaczyć w najbliższym czasie, to co byś polecił. Mówimy o moich wydarzeniach, czy ogólnie o Warszawie? O Warszawie. Ale o Twoich oczywiście również. My będziemy oczywiście organizować spacery przez, przez cały sierpień. Czy to na Bielanach, tak jak mówiliśmy z Eldo, czy y, powoli i Żoli Bożu, spacer z Jurasem, czyli zawodnikiem KSW. Będziemy opowiadać o dawnym sporcie, spacer z Gwarą Warszawską i tak dalej. Poza tym, y, co robić w sierpniu w Warszawie? Nie znam kalendarza dokładnie wydarzeń, ale myślę, że przechodząc się nad Wisłę każdego ciepłego dnia piątkowego, sobotniego czy niedzielnego zawsze znajdziemy coś dla siebie. Ja na przykład bardzo lubię spędzać czas y, na motorówce na Wisie. Zwłaszcza przy zachodzie słońca. Nie wiem, czy miałeś okazję. Y, tam jest taka knajpa Miami Wars i oni też mają motorówki, nie tylko oni zresztą, ale tak, można sobie popływać, więc to, to jest dobre na każdy ciepły dzień. Piękna Z strata. drinkiem w ręku oczywiście. Zdecydowanie, tak. zdecydowanie. Słuchaj, no po prostu ta historia Warszawy opowiadana przez Ciebie tak naprawdę nigdy się nie kończy, bo, bo każdego dnia dorzucasz jakiś fajny content, kroniki filmowe też przeglądasz, mhm. no bo często udostępniasz naprawdę egzotyczne tak. materiały. Skąd to w ogóle się wzięło, cała, cała ta twoja historia? Czy to jest tak, że gdzieś tam od najmłodszych lat y, zaszczepiano w tobie mhm. y, jakąś taką miłość do, do tej Warszawy i do historii, czy, czy po prostu sam to w sobie odkryłeś? Zawsze interesowało mnie to, z skąd się coś bierze. I tutaj akurat mam na myśli nazwy ulic, czy, czy jakieś budynki, które mnie ciekawiły. I oczywiście zacząłem od swojego Mokotowa, bo, bo to mnie ciekawe. dlaczego moja ulica na przykład nazywa się Naruszewi Kim był Naruszewicz, tak, dlaczego ona się wcześniej nazywała Liryczna i tak dalej, i tak dalej. Trochę mi opowiadał dziadek, więc postanowiłem Znalazłem jakieś ciekawe zdjęcie. Założyłem sobie taką malutką grupę na Facebooku znajomych, którym, z którymi dzieliłem się zdjęciami. Tam chyba było 8 czy 10 osób. No i tak, tak się to zaczęło. Później to zdjęcie z krową, o którym powiedziałeś na samym początku, z galerią mokotów, które poszło viralem. Yy... No i na początku, tak jak, tak jak wcześniej mówiliśmy, rzeczywiście te historie sam wynajdowałem, natomiast teraz y, tych historii tak dużo y, dostaję od, od ludzi i tak dużo mi się przewija gdzieś obserwując, że raczej już to, to nie jest taki wielogodzinny research mój, y, tylko, tylko właśnie te historie pojawiają się w sumie, w sumie już same tak naprawdę przewijają się w różnych miejscach i ja je y, wykorzystuję do tego, żeby pokazywać je dalej. Czyli najpierw był jakiś fanpage na Facebooku, a później mm -hmm. co dalej, jak się rozrosło twoje imperium, no bo to już dekada. No tak, najpierw był fanpage na, na Facebooku i przez, no, przez w sumie 7 lat to było prowadzone hobbystycznie, bo, bo zajmowałem się moją drugą pasją, czyli czyli lotnictwem. Nie byłem pilotem, ale pracowałem w w lotnictwie też sporo latałem samolotami z racji właśnie wykonywanego zawodu pracowałem też na płycie lotniska to była moja ogromna pasja przy okazji sobie tworzyłem to po warszawsku nigdy nie spodziewając się że może to być zawód no i to się rozrastało i rzeczywiście ktoś potem przyjaciel podpowiedział mi żeby założyć instagram gdzie ja mówiłem że no, ale na instagramie raczej ogląda się yy, Piękne zdjęcia z wakacji, czy, 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 czy kotki, czy, czy jakieś inne rzeczy, a nie stare zdjęcia Warszawy, no ale gdzieś tam spróbowałem i ten Instagram właśnie rzeczywiście tak, 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 tak mocno, mocno ruszył. No i później właśnie znajomość z Piotrkiem Kędzierskim, Nuance Radio przez pewien czas, później Radio Campus. On zresztą on poznał mnie z Bilonem, z którym się zaprzyjaźniliśmy, więc niesamowite w ogóle historie. To, ile ja poznałem ludzi przez ten czas, nie tylko robiąc z nimi spacery, ale tworząc przeróżne rzeczy, czy tak jak my dzisiaj tutaj siedzimy, no to są to są piękne rzeczy. Chyba w ogóle odbiegłem od tematu, ale gdzieś... Nie, chcia chciałam po prostu poznać historię po kolei. Okay. Ty, jak, to, jak to wszystko formułowało się, tworzyło, mhm. że doszedłeś właśnie do tego momentu, w którym jesteś. I na pewno masz jeszcze całą masę jakichś nowych pomysłów. Oj tak, tak, tak. Wiadomo, że yy, spacery są, są fajne, ale ale w pewnym momencie one ta forma się wyczerpie, więc stąd będą te spotkania, na przykład na żywo pod gigantami, na które będzie można przyjść i spróbować menu stworzonego przez Bartka Kapicę, który jest czarodziejem kuchni polskiej, więc pewnie też jakieś warszawskie rzeczy będą. Mam pomysł, żeby zimą zabrać się za pisanie książki, bo to jest taki martwy sezon y, dla mnie, więc y, pomysłów jest mnóstwo. Właśnie te tatuaże po warszawsku cały czas A właśnie, różne a co rzeczy? z tymi tatuażami? Czy one później, bo publikujecie je na mhm. Instagramie, czy później planujecie jakąś wystawę z tego, czy, 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 czy po prostu opowiadacie historię, jaki jest. Nie, mamy plan. Y, mamy plan. Do w ogóle do kiedy można nadsyłać te tatuaże? Cały Gdyby czas ktoś nie mamy takiej czyli... granicy. Okay. Ale chciałbym. Ma, takim małym marzeniem stworzenie albumu, albumu, który będzie można mieć w ręku z przeróżnymi warszawskimi tatuażami, tymi artystycznymi, czyli niesamowitymi dziełami sztuki, ale też tymi yy, takimi można powiedzieć, że więziennymi albo robionymi yy, samemu. Tak jak Wojtek Friedman nadesłał swoje tatuaże, jeden z nich y, gdzieś właśnie był robiony jakimś długopisem chyba, z, z tuszem, <niosem> niesamowite rzeczy. Coś z Legią chyba też. Chyba on sobie sam, nie wiem, czy sam sobie nie wytatuował, 100 lat i Elka w kółeczku właśnie w 2016 chyba, chyba jakimś długopisem przerobionym. No i właśnie takie rzeczy chciałbym w tym albumie umieścić. No i też y, mam nadzieję, że to wprowadzimy niedługo. Chciałbym stworzyć taki nie wiem, jak to się nazywa, lookbook, może coś takiego, takich warszawskich tatuaży, które będą do wytatuowania właśnie w studiu. Czyli ktoś przychodząc, mu chciałem coś warszawskiego, będzie mógł sobie spojrzeć i zobaczyć jakieś autorskie wzory, które będzie można sobie wytatuować. Albo taką legię skopiować w tym serduszku. Na przykład. Dokładnie. Mi się tam przykład takie tatuaże bardzo podobają. Też mam ich sporo. Mam napis Mokotów też na ręku. Też nie jest to jakiś mega ostry tatuaż i tak dalej. No, dla mnie takie tatuaże są naj, najciekawsze. Wspomniałeś też, że, że, mm, gdzie, że interesuje cię odkrywanie jakichś takich nowych, ciekawych ulic. Mhm. Czy poza takimi nazwami, jak właśnie wspomniane przeze mnie Tolkien czy Gandalf, natrafiłeś jeszcze na jakieś takie egzotyczne nazwy? Coś takiego ci się kojarzy? Tak, no są, są niesamowite ulice. Mamy na przykład ulicę Kubusia Puchatka, która została nazwana przez dzieci w drodze, w drodze jakiegoś tam plebiscytu. Mamy niesamowite ulice na przykład... Yy, ulica Posak Siedmiu Panien, tak, no niektórzy łapią się za głowę w ogóle, co to jest, yy, no, yy, co, to jest yy, co to za historia. Co to za historia? Właśnie tutaj też się zastanawiam w ogóle, jak można nad, nadać taką, taką nazwę i to był po prostu Posak dla Siedmiu Panien, tak, C które, których, do których należała ta okolica w późniejszym, w późniejszym czasie, więc yy, ta ulica została wytyczona w miejscu, gdzie ta rodzina y, miała swoje włości. No i ktoś wpadł na taki pomysł, żeby, żeby tak tą ulicę, ulicę nazwać. Na przykład w mojej właśnie ścisłej okolicy kiedyś ulice nosiły niesamowite nazwy, bo była ta ulica liryczna, romantyczna, piękna. Później zostały zmienione na, y, na nazwiska, co, co, co mniej mi się podoba, ale rzeczywiście tych ulic w Warszawie y, są, są, są różne historie. Mamy na przykład bardzo duży wpływ Rumuński na ulicy, na przykład ulica Wołoska, Siedmiogrodzka, to są krainy w Rumunii. Mamy tych ulic kilkanaście, ale nie, nie, teraz ich nie przytoczę wszystkich. Nie wiem hmm. dlaczego. Być może ktoś, kto zajmował się nad, nazewnictwem y, ulic, gdzieś miał jakieś koneksje, y, albo po prostu był fanem y, 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 kraju. Y, natomiast mamy takich dużo, dużo różnych ciekawych odnośników. To skoro Wołoska, to jeszcze wrócę na chwilę do tego kultowego zdjęcia hmm. z tą krową, która pasła się wokół. która dziś stałaby w, w Zarze, tak? tak? Tak, w Zarze albo gdzieś tam w jakimś innym sklepie w pandemię. Hmm. Słuchaj, skąd w ogóle ta fotka? Jak, jak na nią natrafiłeś? No właśnie to była jedna z pierwszych zdjęć, które, którym, którym się podzieliłem już takiemu szerszemu gronu. I to wtedy był czas, kiedy przesiadywałem w Narodowym Archiwum Cyfrowym właśnie i zobaczyłem tą krowę. Mm, I zobaczyłem skrzyżowanie ulic, czyli to było skrzyżowanie lotników z Wilanowską, skrzyżowanie, którego nie ma dzisiaj. Więc jak zobaczyłem to skrzyżowanie, to mówię, nie no, przecież jakby to nie, nie istnieje takie skrzyżowanie, bo te ulice y, się nie krzyżują, więc zacząłem gdzieś patrzeć na mapę. Okazało się, że takie skrzyżowanie było. No, i zobaczyłem, że w tym miejscu teraz to jest galeria Mokotów, czyli miejsce też można powiedzieć o moim błodości. No, jak nie było co robić, to się chodziło do kina właśnie tam, bo, bo wtedy mieszkałem na osiedlu bryły Nieopodal. No i właśnie gdzieś przyszło mi do głowy, że tam 64 rok, że ta krowa stałaby dzisiaj w Zarze. No i to poszło takim wiralem, że nawet gdzieś na jakichś demotywatorach to się pojawiło, więc rzeczywiście ta krowa jest matką sukcesu po w tamtych latach. I zdaje się, że te krowy to pasły się nie tylko tam, ale gdzieś w okolicach z Bawiksa. Tak, no kiedyś, żeby zobaczyć krowę w Warszawie, wystarczyło wyjść na balkon po prostu, bo one stały, stały wszędzie. Właśnie uwielbiam rozmawiać z ludźmi starszej daty, którzy opowiadają, że no tutaj dzisiaj, gdzie jest na przykład Plac Bawiciela, to wystarczyło wyjrzeć kawałek dalej i, i pasły się krowy, tak, biegały kury. Zresztą takich miejsc trochę jeszcze jest i polecam wszystkim którzy nas oglądają, na przykład wybrać się e, choćby, mm, o już wiem, jakbyście byli w okolicy e, dawnej, mm, jak wam to wytłumaczyć, o między, przy Alei Wilanowskiej jest takie wielka, no, wielkie nowe osiedle, nowa królikarnia, takie dwupiętrowe, dwupiętrowe budyneczki, i tam jest dawna wieś Potoki. Jeśli tam się zagłębicie, no jest niesamowicie, można się zgubić naprawdę. Biegają kury, są, y, są pola, jest uprawiane, y, są uprawiane warzywa, y, jest jeszcze pozostałość po dawnym pałacyku, który już się co prawda zapada, ale to jest ostatni moment, myślę, żeby zobaczyć te tereny w, i przypomnieć sobie, jak to wyglądało kiedyś. Jesteśmy praktycznie w centrum miasta, między Sobieskiego, Wilanowską, Yy, Apuławską i tereny są niesamowite, i takie rzeczy jeszcze można obserwować. Dużo w takich miejscówek jest w Warszawie, jakichś takich po prostu totalnie dziewiczych, nieodkrytych? Trochę jest, tak. Jest jeszcze trochę poukrywanych. Yy. Dlatego właśnie proponuję spacerować jak najwięcej. Spacerować po Warszawie i też, co powtarzam moim spacerowiczom, to patrzeć, patrzeć w górę, nie tylko pod nogi, bo jednak żyjąc w tym pędzie codziennym, zawsze patrzymy pod nogi czy na wysokość swojego wzroku, a bardzo dużo rzeczy Warszawa ma poukrywanych wyżej. Mamy wiele pięknych rzeźb, które są na gzymsach budynków, niesamowite poddasza, na, na przykład na Starym Mieście możecie dojrzeć, jak spojrzycie w górę, jak są dachy kamienic, to jeszcze na dachu są takie jakby drugie dachy, takie świetliki. A wynika to na przykład z tego, że te budynki e, są bardzo wąskie od frontu, ale bardzo długie w głąb. No i żeby dochodziło tam jakiekolwiek światło, to mamy taki drugi dach ze świetlikiem, który doświetla cały środek e, kamienicy, więc warto patrzeć w górę po prostu. Oj, tak. No tutaj e, ekspert radzi, także <laughs> zdecydowanie tak. E, Powiedz proszę tak może słowem podsumowania, czego byś sobie życzył z okazji dekady twojej działalności? Tego, żeby jak najwięcej osób przychodziło na spacery i chciało poznawać, poznawać tę Warszawę. Żeby nadal przychodzili ludzie młodzi, bo serce rośnie, że nie tylko ludzie, tak jak to było głównie do tej pory na wycieczkach po Warszawie, raczej starsi lub bardzo młodzi, którzy nie przychodzą z własnej woli na te wycieczki, przychodzili, tylko właśnie ludzie młodzi, którzy jednak potrafią odłożyć telefon, komputer, wyjść z domu i, i odkrywać tą Warszawę, żeby ich było jak najwięcej. Super, no to trzymam kciuki w takim razie. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego z okazji dekady, fantastycznego projektu. Dzięki. Dziękuję bardzo.